rozdział 10. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosów obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną było, przyszło, to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, że ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca mego. Wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło: demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: to nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy? Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni przy sionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu?
Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Dotąd. Mamy tutaj słowa Pana Jezusa, który porównuje nas do wyjątkowo specyficznego zwierzęcia, jakim jest owca. Owca to nie jest lew z dżungli, to nie jest orzeł, to jest owca. Każdy, kto widział owcę, wie, że to nie jest zwierzę o jakimś wielkim planie na życie. I my właśnie tacy jesteśmy. Jeśli jesteśmy niezbawieni, jesteśmy porównywani do świń, niezbawiony człowiek jest porównywany do wilka, jest porównywany do zwierząt, które mają pewnego rodzaju charakterystykę taką wyraźną. Wilk przychodzi zabijać, sam troszczy się o swoje wyżywienie. Świnia, zwłaszcza dzika, jest wszystkożerna, jest agresywna i są legendy, że dzik potrafi zrobić krzywdę. Owca, z wyjątkiem oczywiście barana, nie przypadkiem tu pada słowo owca, jest raczej zwierzęciem łagodnym. Kiedyś byłem z dziećmi w zoo i tam wszystkie zwierzęta są trzymane w klatkach. Oprócz owiec, które mają wybieg, gdzie dzieci mogą chodzić wśród owiec, dotknąć, pogłaskać, nakarmić. Nikt się nie boi, że zrobią komuś krzywdę. I tacy są właśnie ci, którzy są narodzeni z wody i z ducha. Przez Słowo Boże i usługę Ducha Świętego, przez nowo zrodzenie jest możliwe, że świnia nie tylko będzie umyta Ewangelią, ale narodzi się na nowo i stanie się owcą. Wilk nie tylko przywdzieje wdzianko owcze, ale przez Ewangelię może faktycznie nawrócić się i stać się owcą. Całkowicie następuje zmiana w tym, kim jest, przez narodzenie na nowo. I Pan Jezus tutaj przedstawia siebie jako tego, który jest pasterzem owiec w drugim wierszu. On jest tym, który wchodzi do owczarni przez drzwi. Bo ten, który nie wchodzi przez drzwi, tylko się zakrada przez różnego rodzaju zakamarki, ten jest złodziejem i zbójcą. Chce zrobić krzywdę. Natomiast Pan Jezus wchodzi przez drzwi i On jako pasterz owiec ma troskę o owce. I co jest ciekawe, tu jest w trzecim wierszu powiedziane, że owce słuchają Jego głosu. Po imieniu woła owce swoje. I każdego, kto urodził się z Boga, narodził się na nowo, Bóg zna po imieniu.
Mateusza 7 rozdział, gdzie Pan Jezus opisuje zwodzicieli, których rzuci do piekła, jest powiedziane, że to jest od 21 wiersza, że Pan Jezus ich nigdy nie znał. Nie każdy, kto do mnie mówi, to jest 7 rozdział Mateusza od 21 wiersza. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Ludzie ci są nieznani Panu Jezusowi. Nie zna ich, bo powiedział, nigdy Was nie znałem. Czyli nie było okresu, kiedy ich przez chwilę znał, a potem przestał znać. Nie, nigdy Was nie znałem. Nigdy nie znał ich, mimo że oni mieli imię Pana na ustach, bo mówili Panie, Panie. I co się działo? W imieniu Pana prorokowali. Mówili być może, tak mówi Pan. I potem coś mówili od siebie lub od diabła. Albo w imieniu Pana Jezusa wypędzali demony. Twierdzili, że wypędzali, a być może faktycznie to robili. I w imieniu Twoim czynili, w imieniu Pana Jezusa czynili wiele cudów. Wiemy, że diabeł będzie miał moc ściągania nawet ognia z nieba i będzie to robił. To będzie cud, nie tylko rzekomy cud, ale autentyczny cud. A Księga Mojżesza mówi, że jeśli ktoś zapowie jakiś cud, jakiś znak, i go potem spełni i będzie cię ciągnął do obcych bogów, to twoje oko nie zlituje się. Ty pierwszy takiego likwidujesz. I to było pod zakonem, ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tam Słowo Boże mówi, że ten cud faktycznie nastąpi, mimo że ewidentnie zrobi go osoba od diabła. I dlatego Pan Jezus nigdy ich nie znał, a w Ewangelii Jana jest powiedziane, że swoje owce zna. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Jakich głosów słuchamy? Czy słuchamy głosu Pana Jezusa? Czy słuchamy głosu Pana Jezusa oraz innych głosów? Czy słuchamy innych głosów i nie słuchamy Pana Jezusa? Czy może nie słuchamy nikogo? Z tych czterech możliwości tylko jeden jest prawidłowy. Słuchanie głosu dobrego pasterza i tylko tego głosu. Dlatego, że Pan Jezus ma nam tyle do powiedzenia, że jeśli byśmy chcieli tylko Jego głosu słuchać, to i tak nie starczy nam 120 lat życia. Więc po co tracić czas na słuchanie innych głosów? I to jest głos tego, który nas miłuje. I to jest głos tego, który się troszczy o owce. I to jest głos tego, który, żebyśmy mieli pewność i niezachwianą ufność, przekazał nam swoje słowo w prostym języku polskim w postaci Biblii. I nigdzie więcej nie musimy tego szukać. Mamy całość w jednym
łatwym do przeniesienia egzemplarzu. Nie mówiąc już o tym, że w telefonie można mieć elektroniczną wersję nawet kilkudziesięciu tłumaczeń i wcale nie jest to ciężkie do przenoszenia. Więc mamy głos Pana w swoim zrozumiałym języku i mamy możliwość tego głosu słuchać. Nie ma potrzeby słuchać innych głosów. Piąty wiersz. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. I tak właśnie się dzieje, że ci, którzy zaczynają słuchać głosu Pana Jezusa jako dobrego pasterza, to nie będą zainteresowani nauczaniem zwodzicieli. Zwodziciele raczej dążą do tego, żeby, jak jest powiedziane, ukraść i zabić. Pierwszy wiersz. Ten jest złodziejem i zbójcą. I tego typu osobnik zabija fałszywą nauką. Oddala od Pana Jezusa, ustanawiając innego, podobnego do Jezusa. Pierwszy list do Koryntian mówi o innym Jezusie. Galacjan mówi o innej Ewangelii. To robią właśnie ci oszuści religijni. I co ciekawe, szósty wiersz. Tę przypowieść powiedział im Jezus. Lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. To jest szokujące, bo w tamtym czasie było pełno faryzeuszy, saduceuszy, herodianów, tych złodziei, tych morderców. I co? I oni mówili w zupełnej opozycji do tego, co uczył Jezus. W 41, 9 rozdziału Pan Jezus tak powiedział. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Ci zwodziciele uważali, że znają Boga i że mają wiedzę o Najwyższym. I dlatego po prostu byli pod sądem Bożym z tego powodu, gdyż oni kompletnie nic nie wiedzieli o Bogu. Gdyby wiedzieli, to rozpoznaliby Pana Jezusa jako Zbawiciela i podporządkowaliby się Mu. Siódmy wiersz. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Tutaj jest użyta taka formuła jak przenośnia. Oczywiście nie chodzi o to, że Pan Jezus jest drewnianymi drzwiami, takimi, które składają się z klamki i literalnych, fizycznych drzwi. Ale ta przenośnia ma tutaj nam do przekazania to, że przez Pana Jezusa można wejść i Pan Jezus jest drzwiami dla owiec. Podobnie, gdy mówimy na przykład, że chleb to jest ciało Chrystusa, albo że wino to jest krew, też mamy duchową rzeczywistość reprezentowaną przez ten chleb i przez ten kielich i wino. To nie jest tak, że to się, jak niektórzy zwodziciele uczą, zamienia w ciało Chrystusa. Są nawet takie nauki, że jak komuś kropla z wina spadnie na ubranie, to trzeba spalić ubranie razem z właścicielem. To w średniowieczu to praktykowano. Zupełne bzdury. Nie. To jest po prostu symbol. I Pan Jezus w tym sensie jest drzwiami dla owiec. Bo przez Jego osobę owce mogą po prostu przejść i stać się czy to w środku, czy na zewnątrz, tam, gdzie mają się znaleźć. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Pan Jezus tutaj wyraźnie wyrok o tych, którzy byli przed Nim, wydaje. Wszyscy, nie że niektórzy, wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy.
owce nie słuchały ich. Pan Jezus natomiast jest drzwiami. Kto przez Niego wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Bardzo ciekawa myśl, że kto przez Pana Jezusa, jako te drzwi, wejdzie, zbawiony będzie. Co to znaczy zbawiony? Zbawiony znaczy uratowany. Uratowany przed konsekwencją tego, że każdy z nas osobna nie dochował Bożych standardów. Nie staliśmy się tacy, jak wymagał od nas tego zakon. Nawet jeśli ktoś sobie sam ustanowi swój zakon, swoje własne prawo, to też nie jest w stanie go zachować. A co dopiero Boży standard. Niedawno mieliśmy rok nowy. Dostałem od jednego znajomego życzenia. Oby Twoje postanowienia noworoczne wytrzymały chociaż do wiosny. To jest właśnie ta myśl. Człowiek nie jest w stanie nawet zachować zakonu, który sam na siebie ułoży. Bo czym jest postanowienie noworoczne w świecie, jak nie właśnie takim przepisem? O, w tym roku 2017 chcę i sobie ludzie nakładają zakon. I nie są w stanie tego wypełnić. Pan Jezus zbawia. Pan Jezus ratuje ludzi, którzy przychodzą przez Niego. Wejdą i wyjdą i znajdą pastwisko. Mamy tutaj czwórkę dzieci, takich malutkich. Dopóki były w łonie mamy, nie jadły w sposób widoczny. Pierwsza rzecz po narodzeniu na nowo to jest to, że chcą oddychać i jeść. Jeść, 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 jeść. Dokładnie tak samo jest owcą. Ona musi jeść. Pastwisko znajdzie. Jeżeli popatrzymy na owcę, to ona w zasadzie, jak się ją widzi, gdy jest aktywna, to je. I tym się charakteryzuje dziecko Boże. Tym się charakteryzuje narodzony na nowo człowiek. Że ciągle chce jeść. Jest wygłodniały. Jest głodny Słowa Bożego. Jest cały czas gotowy, żeby przyjmować coś od Pana. Z Jego pastwiska. I tym się charakteryzuje każde dziecko Boże. Że cały czas chce niezafałszowanego mleka Słowa. Wtedy jest zdrowy rozwój. Wtedy nie ma miejsca na jakieś oszustwa. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Pan Jezus przyszedł, aby miały życie i obfitowały. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Pan Jezus przyszedł, aby owce miały życie i miały to życie w obfitości. To jest bardzo mocne zdanie, bo ono twierdzi, że poza Panem Jezusem nie ma żadnego szczęścia. Obfitość jest tylko w Panu Jezusie. A jeżeli gdzie indziej trafimy w ręce złodzieja, to on jest po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Nie ma darmowych lunchy w świecie, nie ma darmowych obiadów. Jeżeli ktoś ci daje w świecie promocję, to najczęściej po to, żeby cię za chwilę oszukać, okraść, zarżnąć i wytracić. Im bardziej świecąca jest ta promocja, tym bardziej większa pułapka. Oczywiście można znaleźć też takich sprytnych złodziei, którzy nic nie dadzą i tylko wpakują kogoś w kłopoty. Albo słodkimi i gładkimi słowami, łechcącymi uszy. Najtańszą formą takiego człowieka ściągną w kłopoty. Albo pozorem przyjaźni. Będą udawać, że są twoim przyjacielem, twoim kolegą, twoją koleżanką, twoją dziewczyną,
swoim kandydatem na męża i wprowadzą cię w katastrofę. Niestety literatura światowa ma miliardy stron, które ilustrują tego typu codzienne historie z życia ludzkiego. Co chwila gdzieś słychać, że ktoś znowu oszukał kogoś na duże pieniądze. I to nie można ufać nikomu. Zarówno może to być zwykły ziutek, 6 razy karany, znowu wyszedł i znowu robi to samo, a może to być piękna instytucja ze złotymi klamkami o nazwie bank, instytucja zaufania publicznego, ZUS i tym podobne. Nie ma czegoś takiego, czemu można by w tym świecie zaufać. Im bardziej się coś pozoruje na godne zaufania, tym bardziej jest to niestety większa piramida oszustwa. Tylko Pan Jezus udowodnił, że On przyszedł, abyśmy mieli życie i abyśmy mieli to życie w obfitości. On oddał za nas swoje życie. On za nas umarł. I tylko na podstawie Jego ofiary jest możliwe życie i tylko na podstawie Jego ofiary jest możliwe radowanie się pełną piersią z tego życia. Dalej Pan Jezus podkreśla, że On jest dobrym pasterzem i dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Dobry pasterz nie jest taki jak najemnik, o którym czytamy w 12 wierszu. Dobry pasterz jest gotów nie tylko poświęcić swój czas, swoje zdrowie, ale również swoje życie, żeby owcom było dobrze. W 12 wierszu jest mowa o najemniku, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą. Taki człowiek, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. To jest bardzo często spotykane, nawet popularyzowane w naszym świecie. Mówi się na przykład, że jak jest napad na bank, to pracownik banku ma grzecznie wskazać, gdzie są pieniądze, nie narażać się bandycie, albo nawet słyszałem, że żołnierze mają nie ryzykować dostania kuli w łeb, jak są jakieś działania wojenne. Czyli są gdzieś wysłani, ale jak się zaczyna prawdziwa zadyma, to mają rozkaz siedzieć w koszarach i pilnować koszar. Całkowicie, dokładnie wiersz 12. To nie jest ich sprawa. Oni są tylko najemnikami. Gdy idziemy do dentysty, to my chcemy mieć zdrowe zęby. No ale dentysta chce jak najwięcej na nas zarobić. Jest najemnikiem, który nie będzie czuł naszego bólu zęba. On chce dostać jak najwięcej, a więc jeżeli będzie to kosztowało go zbyt wiele nakładu, to albo odeśle nas do innego fachowca, albo będzie miał pokusę do tego, żeby w inny sposób wystawić nas do wiatru. Najemnik nie troszczy się o owce. Najemnik ma zapłacone i co najwyżej zrezygnuje z zapłaty. Nie będzie narażał swojego życia. Pan Jezus z kolei całe swoje życie przyszedł tu na ziemię po to, żeby umrzeć za owce. Żeby te owce miały życie i miały je w obfitości. Pan Jezus całkowicie zrezygnował z chwały, którą miał w niebie jako osoba bóstwa i stał się podobny niewolnikom. Stał się podobny ludziom, z wyjątkiem grzechu. I Pan Jezus podkreśla, ponieważ taka osoba jest najemnikiem, nie zależy jej na owcach. A On
jest dobrym pasterzem, zna swoje owce, a dobry pasterz też jest znany jest także owcą. Czyli jest ta wspólna harmonia między owcami a pasterzem, jest wspólna relacja między nimi. W dalszym ciągu, 15 wiersz, Pan Jezus podkreśla, że Pana Jezusa zna Ojciec, a On zna Ojca. I znowu życie swoje kładę za owce. Dlaczego tu jest ta relacja między Ojcem a Synem podkreślona? Dlaczego znowu jest podkreślone, że Pan Jezus kładzie swoje życie za owce, a w tej relacji jest wymieniona relacja między Nim jako odwiecznym Synem w łonie Ojca, a Ojcem? Bo właśnie, jak czytaliśmy w Izajasza, 6 rozdział, gdy była rozmowa między Ojcem i Synem w gronie osób Bożych, kto nam pójdzie? Padło pytanie i Pan Jezus odpowiedział: oto jestem, poślij mnie. I właśnie tak się stało, że właśnie Pan Jezus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, uniżył samego siebie i położył swoje życie za owce. Zupełnie nie musiał tego robić. Jest to całkowicie dobrowolna ofiara Pana Jezusa, Syna Bożego, za owce. W 16 wierszu jest mowa o tym, że Pan Jezus ma i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te musi przyprowadzić i głosu Jego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jest to bardzo ważna nauka tutaj, dlatego że Pan Jezus wcześniej zwracał się do Żydów w gronie żydowskim. Natomiast te inne owczarnie to jesteśmy my z tej sali. To znaczy nie tylko my, wszyscy poganie nieżydowskiego pochodzenia ludzie, którzy są właśnie z tej innej owczarni. Pierwsza owczarnia to był dom Izraela, a druga owczarnia, ta inna owczarnia z innego obszaru to jesteśmy my wszyscy nie Żydzi, grzesznicy z pogan, obcy przymierzą Bożym, nieznani Bogu wcześniej, bo zbawienie pochodzi od Żydów, jak powiedział Pan Jezus. I właśnie te owce, czyli my, które nie są z tamtej żydowskiej owczarni, Pan Jezus też przyprowadził do siebie i też głosu Jego możemy słuchać. I jest teraz już jedna owczarnia i jeden pasterz. Jedna owczarnia to znaczy, że zarówno Żydzi, jak i poganie przez nowo zrodzenie stają się dziećmi Bożymi i są w tej jednej owczarni i mają jednego pasterza, Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę swoje życie, aby je znowu wziąć. Kolejne słowa, które są bardzo bogate w treść. Bo Pan Jezus tutaj ujawnia siebie jako tego, który ma moc nad życiem i śmiercią. I każdy inny człowiek nie ma wpływu na to, ani kiedy się urodzi, ani na to, kiedy umrze, ani na to, kiedy zmartwychwstanie, jeżeli będzie wywołany z grobu. A wiemy, że każdy będzie zmartwychwstały, tylko że będzie zmartwychwstanie na sąd i będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych. Najpierw będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych, a potem będzie zmartwychwstanie potępionych na sąd. I to ludzie na ten temat nie mają nic do powiedzenia. Ale nie tak jest z Panem Jezusem. Bo Pan Jezus sam osobiście zdecydował, w którym momencie to życie
złoży i sam osobiście zdecydował, kiedy je z powrotem wziął. Bo ma tę moc nad życiem i ma tę moc nad śmiercią. I przez śmierć pokonał tego, który kiedyś miał władzę śmierci, to jest diabła. Diabeł już jest pokonany właśnie przez fakt zmartwychwstania. I co jest w 18? Żeby już nikt nie miał wątpliwości, Pan Jezus mówi wyraźnie. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je, czyli to życie, i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Między innymi pamiętamy z Izajasza 6 rozdział, że ten rozkaz był tam omawiany. I wtedy słuchacze się ze sobą pokłócili. Powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. Jak wiemy, były tam frakcje Saduceuszy i Faryzeuszy. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, natomiast Saduceusze odrzucali zmartwychwstanie. I słowa o tym, że Pan Jezus sam zdecyduje, kiedy odzyska życie, miały właśnie dla tych, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, bluźnierczą wymowę. Jakie zmartwychwstanie? Co ten człowiek tu mówi? Otóż jest zmartwychwstanie. I później Paweł też, gdy świadectwo składał przed Radą Żydowską, też była to taka informacja, która wywołała rozłam między jednymi i drugimi. Następnie ta frakcja prawdopodobnie, która wierzyła w anioły, zarzuciła: demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Jest to zarzut największego kalibru. Jak można Synowi Bożemu zarzucić, że ma demona? Mało tego, wcześniejsze słowa były wypowiadane w pełnym spokoju. Więc o jakim szaleństwie mówi ten, który zarzuca? Nie ma podstaw do takiego twierdzenia. I faktycznie druga grupa trzeźwo zwraca uwagę. To nie są słowa opętanego przez demona. I zwraca uwagę na rzecz, która jest tutaj bardzo ważnym argumentem. Czyż demon może otwierać ślepym oczy? Demon raczej prowadzi na zakłamanie i ścieżki błędu. Raczej zaślepia oczy. To Bóg otwiera oczy. Bóg chce, żeby ludzie dobrze widzieli i żeby szli drogą wyznaczoną przez Boga, oświecaną przez światło Boże. 22 wiersz wspomina o tym, że obchodzono wtedy w świątyni, wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni i że był to okres zimowy. I Pan Jezus przechadzał się wtedy w świątyni przy sionku Salomona. I znowu został otoczony przez Żydów, którzy naciskali na Niego, żeby się ujawnił jako Chrystus. Wtedy Żydzi obstąpili Go i rzekli Mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Natomiast Pan Jezus przecież już wielokrotnie wyraźnie mówił, że jest Chrystusem. I dlatego 25 wiersz to ujawnia. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. I oprócz tego przecież Pan Jezus dokonał wielu cudów, które mówią, że jest Chrystusem. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Są to ewidentne dowody na to, że Pan Jezus jest Chrystusem. Ale człowiek nie jest w stanie wierzyć Bogu, jeżeli nie narodzi się na nowo. I dlatego Pan Jezus tutaj wspomina o tym. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Narodzenie na nowo
tak jak wspominałem już, jest to przemiana innego rodzaju zwierzęcia w owce. Albo, jeżeli mówimy o narodzeniu na nowo w innych obrazach, to jest to porównanie do właśnie biologicznych narodzin człowieka. Tak jak nikt z nas tu na sali nie miał wpływu na to, kiedy się urodzi, tak samo nie ma wpływu na to, kiedy się narodzi na nowo. To jest dzieło Boże, całkowicie dzieło Boże. Natomiast Bóg wymaga od człowieka przyjścia do Niego z wyznaniem grzechów i jest powiedziane, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I na podstawie tego zobowiązania możemy przyjść do Boga wtedy, kiedy te grzechy już nam ciążą i wiemy, że jesteśmy grzesznikiem i możemy Bogu powiedzieć: Boże, nie jestem godzien tego Twojego królestwa, tych Twoich błogosławieństw, Twojego życia, ale wiem, że jestem grzesznikiem i wyznaję to i po prostu wiem, że Jezus umarł za moje grzechy. Ta ofiara Jezusa wystarczy za to, żeby je zgładzić. Więc przynoszę tą ofiarę Jezusa jako ofiarę za mnie. I Bóg zobowiązał się, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, On je odpuszcza. I też wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc taka rozmowa z Bogiem, nazywana też inaczej modlitwą, jest modlitwą, której Bóg zawsze wysłuchuje. Bo jest powiedziane, że Bóg wysłuchuje tych modlitw, które są zgodne z Jego wolą. A skoro Jego wolą jest, aby ludzie wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to dwa tego typu rodzaje modlitw, czy to właśnie o odpuszczenie grzechów, czy o poznanie czegoś ze Słowa Bożego, zawsze są chętnie przez Boga odpowiadane i realizowane przez usługę Ducha Świętego. I tutaj właśnie Pan Jezus mówi: lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Niestety, wiara nie jest rzeczą wszystkich. Niektórzy są gotowi stratować tych, którzy są wierzącymi, tylko za to, że mają tę radość w Panu Jezusie. Pan Jezus tutaj wyraźnie podkreśla: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Są to takie trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze, owce Pana Jezusa słuchają. Po drugie, owce są Panu Jezusowi znane osobiście. I owce idą za Panem Jezusem. Jeżeli jest tego typu sytuacja, to mamy do czynienia z objawami narodzenia na nowo. Słuchanie głosu Pana Jezusa jest porównane właśnie do pasienia się na Jego pastwisku. Albo do picia mleka przez nowonarodzone niemowlę. To jest rzecz, która wynika z narodzenia na nowo. To jest rzecz, która jest charakterystyczna dla owcy, żeby być na tym pastwisku i jeść soczystą trawę. Od zwodzicieli możemy dostać tylko poślinioną słomę. Albo w ogóle omłot, który daje świniom. Bo zwodziciele nie dbają o owce. Tylko Pan Jezus ma właściwą strawę. Właściwe Słowo Boże. Bez żadnych przymieszek. I dalszy wiersz mówi: ja daję im życie wieczne. I nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To jest bardzo fundamentalny wiersz, jeśli chodzi o nieutracalność zbawienia. Jeśli Pan Jezus dał komuś życie wieczne, no to ono jest wieczne, czyli nie ma początku i nie ma końca. Jeśli Pan Jezus zbawił kogoś, to zbawił raz na zawsze. Dlatego jest powiedziane: nie giną na wieki. Jeżeli Pan Jezus kogoś trzyma w swojej dłoni, to nie
nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jeśli weźmiemy jeszcze w Starym Testamencie, jeden z proroków mówi o tym, że Jeruzalem zostało wymalowane na jego dłoniach. I niektórzy zwracają uwagę na to, że tu nie chodzi nawet o to, że Pan Jezus w dłoni trzyma, choć to też jest prawdą, ale to, że jesteśmy na jego dłoni jak gdyby wytatuowani, wymalowani, wyrysowani. Czy myślicie, że Bóg pozwoliłby sobie wyrwać kawałek swojej dłoni, jeśli ten obraz by był tutaj właściwy? No nie. Te słowa mówią wprost. Nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Nikt nie wydrze. Nie ma takiej mocy. Tak jak przed zbawieniem nic nie możesz zrobić, żeby być zbawionym, tylko i wyłącznie uwierzyć Panu Jezusowi, żeby przyjąć to zbawienie, ale zbawienie jest całkowicie niezależne od Twoich uczynków, więc aby uzyskać zbawienie, nie możesz nic zrobić, żeby uzyskać zbawienie. W trakcie posiadania zbawienia nic nie możesz zrobić, żeby to zbawienie utrzymać ani utracić. I po uzyskaniu zbawienia też nic nie możesz zrobić, aby cokolwiek, żeby je stracić. Po prostu zbawienie jest niezależne od uczynków. Więc jest całkowicie darem Bożym, jest nieutracalne, jest niezależne od ludzkich zabiegów, czy w jedną, czy w drugą stronę. I ja daję im życie wieczne, czyli jest to dar od Pana Jezusa. Nie giną na wieki, czyli jest gwarancja nieutracalności zbawienia. I nikt nie wydrze ich z ręki Pana Jezusa. Jest to gwarancja tego, że trzeba by było doprowadzić do tego, że ktoś naruszyłby integralność Boga, żeby wyrwać wierzącego z jego ręki. Przecież to jest rzecz, na którą Bóg nigdy nie pozwoli. I żeby to wzmocnić, Pan Jezus mówi, że również Ojciec, od którego te owce są darem, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Czyli obie osoby bóstwa są tutaj przedstawione, czyli Ojciec i Syn. Natomiast o Duchu Świętym wiemy, że On jest porównany z pieczęcią, czyli cała Trójca jest zaangażowana w to, żeby utrzymać zbawienie wierzącego. 30 wiersz jest zgorszeniem dla wielu osób, które nie chcą przyjąć, że Pan Jezus jest równy Ojcu. Nie wierzą w wieczne synostwo Pana Jezusa, co jest poważnym błędem. Bo Pan Jezus od zawsze jest Synem Bożym. Pan Jezus zawsze był Synem, tak samo jak Bóg Ojciec zawsze był Ojcem. Nie było takiego momentu, kiedy Bóg Ojciec nie był Ojcem i nie było takiego momentu, kiedy Jezus nie był Synem Bożym. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. I 30 wiersz mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Są oni w nigdy niekończącej się, niemożliwej do ograniczenia w żaden sposób jedności. Żydzi, słysząc te słowa, znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. I to jest postawa nie tylko typowa dla Żydów, ale dla wszystkich niewierzących. Pan Jezus Chrystus jest przez ten świat odrzucony. Jest nienawidzony. Jest znienawidzony i to jest rzecz, która dzieje się po prostu cały czas. Jeśli wspominamy o Panu Jezusie, wywołuje to najgorszego rodzaju negatywne konsekwencje u ludzi niewierzących. I najchętniej by go ukamienowali, gdyby mogli, lub obrazili, jak wcześniej, że demona ma i szaleje, lub przypisali mu inne negatywne cechy. Jest to rzecz, którą świat robi. I jeżeli nie może tego robić jemu, to robi to nam. Jest to naturalna rzecz, że najchętniej by
chrześcijan się pozbył z tego świata. Ale my mamy Boże obietnice. Mamy obietnicę, że kto przychodzi do Pana Jezusa, ten ma życie wieczne i nigdy nie będzie rwany z ręki Ojca. Mamy pieśń 118. Yeah.
Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy
sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad.
przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.